nie ma już w tej chwili zbiórki tylko zmieszanej frakcji odpadów. Muszą być odpady zmieszane w sposób selektywny. Jeżeli ktoś nie będzie zbierał tych odpadów w sposób selektywny, to będzie na niego nakładana tak zwana opłata podwyższona w postępowaniu administracyjnym. I to jest pierwsza z zasad. Druga kwestia to jest taka, że ustawodawca nałożył obowiązek w miesiącach letnich, czyli od miesiąca czerwca do miesiąca października, dodatkowego odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów. Czyli musimy to robić co 2 tygodnie, no ze względów sanitarnych, ze względów odorowych. Podraża to koszty. Trzecia kwestia, która wchodzi od 1 lipca, to jest kwestia stawki za odpady, która musi pokrywać koszty i która była uchwalona już w zeszłym roku, że od 1 lipca ta stawka wynosi 29 zł od osoby. Kolejna kwestia to jest kwestia, że mieszkańcy na posesjach, na nieruchomościach mogą zbierać odpady zielone i we własnych kompostownikach, mając ulgę w opłacie. I kolejne elementy, które wchodzą dla przedsiębiorców już konkretnie, że przedsiębiorcy dostali również zgodę na to, że mogą z systemu wyjść i znaleźć sobie odbiorcę na wolnym rynku, który będzie od nich te odpady odbierał. Urząd ma tylko prowadzić ewidencję i kontrolę tych firm, które odbierają te odpady i przedsiębiorców, czy rzeczywiście oddają te odpady przez te firmy wybrane na wolnym rynku. I to są przedsiębiorcy, którzy są na własnych nieruchomościach. Natomiast z czegoś takiego nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zlokalizowani na nieruchomościach mieszanych, czyli na przykład mają swoją działalność, prowadzą w blokach. Dodatkowo w tej chwili ze względu na to, że mamy ten odbiór odpadów w sposób selektywny, to wszyscy, którzy do tej pory deklarowali, że odbierają odpady w sposób nieselektywny, są zobowiązani do zmienienia deklaracji jak najszybciej, w ciągu 1 miesiąca. Co może budzić sprzeciw mieszkańców, to odpowiedzialność zbiorowa za wyrzucanie śmieci do koszy. Dokładnie tak. My się też z tym nie możemy zgodzić. Rozmawiamy ze spółdzielniami, w jaki sposób można wyegzekwować przez spółdzielnię, ale również w jaki sposób podpowiedzieć tutaj, czy interpretować te przepisy, żeby ta odpowiedzialność była nakładana faktycznie na osoby, które tego obowiązku nie spełniają, a nie na wszystkich przypisanych do jednej wiaty śmietnikowej. To jest niewłaściwe rozwiązanie, wprowadzone bardzo szybko, wydaje mi się, że zbyt pochopnie.